Ja jak tu jestem, to mi się wydaje, że jestem na urlopie cały czas. I pracuję od 6 do 20. Po prostu to lubię. A my polubiliśmy pana dyrektora. Teraz cały teren parku ekologicznego znamy od podszewki. 130 hektarów mamy w nogach. Te ryby są dzisiaj tak najedzone, czy ich tu nie ma w ogóle? Pogoda. Za dobra? Ciśnienie spada. Nam ciśnienie skoczyło, kiedy zobaczyliśmy bobra. Ma tu zwierzątko swój własny kącik i kupę przyjaciół. Zbiornik jest zbiornikiem sztucznym. Powstał w 1924 roku. Całość nazywała się Badanstalt, czyli zakład kąpielowy. Były tu piękne szatnie, przebieralnie, była kawiarnia, był hotelik z pokojami na godziny, co jest normalne, uważam, i zdrowe. Niestety z tego niewiele zostało, także po Niemcach jest tylko piękne miejsce. Pozostało, bo po wojnie ten teren zdewastowano. Gdyby nie pomysł utworzenia parku ekologicznego, pewnie tonęlibyśmy teraz w bagnie. Powiemy więcej. Wcale byśmy tu nie przyszli. Zaczęło się w 1994 roku, kiedy to postanowiono przywrócić temu miejscu jego dawną świetność. Teraz nosi imię Stanisława Pankalli. Posiadał ogromną wiedzę o hodowli zwierzyny. Zajmował się nasadzeniami wokół tutaj pasmęka, zwłaszcza właśnie tam w parku ekologicznym. Wiele drzew było właśnie posadzonych przy jego nadzorze. Współpracował z młodzieżą szkolną, gdzie właśnie uczył ich szacunku do przyrody przede wszystkim. Mamy gości sporo, mamy z różnych krajów. No Niemcy to oczywiście głównie, bo nas przyjeżdżają, wiadomo dlaczego, odwiedzają swoje dawne strony, ale ostatnio mieliśmy na przykład turystów z Norwegii, którym się bardzo podobało to wszystko. Naturalne. Jesteśmy, funkcjonujemy tak. Różnego rodzaju periodyka dotyczących turystyki, także znaleźli nas bez problemu. I dotarli tutaj. Tak, dotarli tutaj i byli zachwyceni. Z Hiszpanii byli goście też. No, Hiszpania, kraj turystyczny, piękny, prawda? Była pani? Bo ja byłem parę razy. Proszę panią, i trafili tutaj ludzie z okolic Barcelony i byli zachwyceni tym miejscem, takim właśnie malutkim, urokliwym miejscem. Dla mnie to dziwne, bo tam dookoła wszędzie morze, piękne tereny. Góry, morze, wszystko jest. U nas też jest na co popatrzeć. Tak. Nie no, różne rzeczy się zdarzają. Oczywiście seks jest zdrowy i potrzebny. Mój tata zawsze mówił, że nie trzeba ustanawiać rekordów, tylko robić to codziennie. I ja jestem też za tym, ale czasami niestety młodzi ludzie przesadzają i robią to publicznie. Powinni być trochę bardziej skromni. One tutaj mają małą wiedzę, którą my jesteśmy zobowiązani przekazać im, żeby to wszystko sobą grało, żeby to wszystko współpracowało w pewnej harmonii. Te zabawy odbywają się także w parku ekologicznym. Dzieciaki jeżdżą tu i opiekują się końmi od 2,5 roku. Na co dzień nauka, raz na jakiś czas konkursy z przymrużeniem oka, tak jak dzisiaj. Wybrały sobie naprawdę trudny sport, który wymaga wielu poświęceń.
I jeżeli będą go robić, no, obojętnie na jakim poziomie, czy to jest poziom rekreacyjny, półzawodowy, zawodowy, muszą się poświęcać na maksa. Zaczęło się od trzech kucyków. Jednego rezolutnego widzieliśmy, prawda? Teraz jest jeszcze kilkanaście koni i 6 dni zajęć w tygodniu. Tak rośnie olimpijska kadra Polski. Jakie błędy popełniłaś? Szczotka mi wpadła. To trzeba było ją podnieść, tak? No tak. A co z jabłkiem? Z jabłką, szybko. A to na czym to z jabłkiem polegało? Co to miało? No trzeba było się schylić do wiadra i ten. Najtrudniejszy był jabłka, nie? No. A powiesz nam, jak masz na imię? Sara. Sara. A koleżanka? Patrycja. I jak Patrycji poszło? Tak średnio, bo zapomniałam trochę. Ale dałaś radę. Tak. A która jest najlepsza w skokach? Ona. Chyba jesteś chora. Wszystkie jesteśmy takie same. W skokach też Anita Wrutna. Proszę bardzo. Co? Brawo! No Anitka. Tu chodzi też o zdrowie. No tak dzisiaj człowiek powinien być skonstruowany, żeby mógł jak najbardziej być aktywny, jak najdłużej aktywny, bo po prostu będzie dłużej żył. No. A ja chcę dożyć jeszcze lepszych czasów po prostu. Dużo zdrowia, panie Jurku. Dziękuję. Jak chcecie, no, na sztywno to wyszło. Dobrze, jeszcze sobie poplotkujcie, ja porobię tutaj parę przybytek. Także